Witają się dzisiaj z Państwem Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Mam nadzieję, że wspólnie przeżyjemy niezapomniane piłkarskie emocje. Pojawienie się futbolu na ziemiach polskich zawdzięczamy pośrednio Anglikom. To za ich sprawą sport ten zyskał popularność w Wiedniu, co znalazło odzwierciedlenie w nazwach pierwszych klubów First Vienna FC i Vienna Cricket and Football Club. Stamtąd popularność z czasem rozprzestrzeniła się na Węgry i do Galicji. Najpierw do Lwowa, a zaraz potem do Krakowa. Spójrzmy na jedenastkę gospodarzy. Zagrają dzisiaj w tradycyjnym ustawieniu 4-4-2. I to jest podstawowy wariant takiego ustawienia. Cztery obrońcy zapewniają dobrą ochronę bramki, a druga linia może generować przewagę i w obronie, a przede wszystkim w ataku. A teraz skład gości. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. Thank you. Enjoy the game. Pierwsza akcja w tym meczu. Właśnie zaczęli. Cały czas biegnie z piłką. Co teraz wymyśli? Zagrał w pole karne. Ma tam kto uderzyć na bramkę. Pewnie wyłapuje piłkę bramkarz. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. To już koniec tej akcji. Piłka poza boiskiem i będziemy mieli aut bramkowy. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Udaje mu się zabrać piłkę bez faulu. Będą szukać teraz okazji do kontry. Świetnie teraz dostrzegł partnera. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Dobra interwencja, udane piąstkowanie. Trzeba to dobrze rozegrać. Będzie chyba podawał. Ale szpech, piłka ląduje wprost u przeciwnika. I pozbył się asysty. Piłka poza boiskiem. Chwila oddechu, grę zaraz wznowi bramkarz. Trener dokonuje podwójnej zmiany. Dobra interwencja obrony. Adam Ryczkowski jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Aj, nikt nie przeciął tej centry. Zobaczmy, co zrobi. Ciekawe, jak to rozwiąże. No i mamy stratę piłki. Blisko pole karne. To musi być bramka. Nie, z tego nie będzie bramki.
Trzeba przyznać, że sprytnie się uwolnił. Będzie bramka! No nie wierzę! Gol, proszę Państwa! Nie widzisz ponieść porażkę, a tu proszę, prowadzą! Tak, wola walki i odpowiednie nastawienie to połowa sukcesu. Nie wystraszyli się przeciwnika i mamy tego efekty. Oglądaliśmy pierwszą bramkę w tym meczu, jest 1-0. Ma piłkę, co z tego wyniknie? Może dośrodkować. Co teraz zrobi? Dobra interwencja obrońcy, niebezpieczeństwo zażegnamy. Sędzia to widział, nie przerywa gry, bo utrzymali się przy piłce. Nie ma wątpliwości, będzie rzut wolny. Zobaczymy, co teraz zrobi. Ma sporo możliwości. Złe dośrodkowanie, za głębokie. Piłka mija partnerów z drużyny. No i strata piłki. No, z tego miejsca można strzelać. Ładne wejście, przejęcie piłki. No, zaczynają tam go naciskać. Podanie górą do Messiego. Arbiter nie mógł zdecydować inaczej. Wyraźny offside. Ależ dał się złapać. To był oczywisty spalony. Zmarnował taką szansę na sytuację bramkową. Dobre przyjęcie i mimo presji ze strony rywala utrzymuje się przy piłce. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym o pozycję. Oj, zupełnie nie wyszła mu ta główka. Niestety, czy to źle się wybił, czy nie trafił odpowiednio głową, w każdym razie posłał piłkę nie tam, gdzie planował. Adam Ryczkowski. Wybija tę piłkę daleko, jak najdalej od własnej bramki. Lewandowski. Czyhali na błąd przeciwnika i się opłaciło. Przejęli piłkę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Lewandowski. Kibice głośno dopingują, próbują pomóc w zdobyciu wyrównującej bramki. Dośrodkowanie z rożnego. Elia dziś niezbyt widoczny. Holenderski skrzydłowy snuje się po boisku. Nie bardzo ma pomysł na wyjście z impasu. Nie chciałbym, żeby zabrzmiało to zbyt negatywnie, ale bardzo w tym meczu zawodzi. Zupełnie niewidoczny. Te nieliczne kontakty z piłką, jakie miał, to nic przy tym, co potrafi robić na murawie, kiedy ma dobry dzień. Jest w zasadzie do zmiany, bo drużyna gra jakby z jednym zawodnikiem mniej. No, może coś z tego ładnie pomyślane. Ryczkowski! Zablokowany strzał. Rzut rożny to dobra okazja do podwyższenia prowadzenia. Wrzutka w pole karne. Bramkarz spokojnie...
obserwował lot tej piłki. Obrońca zrobił dość, żeby utrudnić oddanie tego strzału. Dołożyć głowę to jedno, ale trzeba jeszcze mieć trochę siły, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A bez tego ciężko dobrze się złożyć do strzału. Elia. Jest coraz bliżej bramki. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Ładnie się znalazł na skrzydle. Zobaczmy, co zrobi. Jest szansa na dogranie. No, słabo wyszło to ratowanie sytuacji. Nadal jest niebezpiecznie pod bramką. Mogą teraz zaskoczyć obronę szybkim wyjściem. O, teraz ma dużo miejsca. Lionel Messi! Udana interwencja bramkarza, ale piłka nadal w grze. Po pierwszych 45 minutach mamy wynik 1-0. Nie można mieć chyba żadnych zastrzeżeń do jego gry do przerwy. Pierwsza. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Messi. Messi. Fantastyczna interwencja! Absolutnie klasa światowa! Jak on to wyjął? Przecież ten strzał wydawał się nie do obrony. Czapki z głów przed bramkarzem. Wykonał pierwszorzędną robotę. Mogło być bardzo groźnie, ale obrońca w porę interweniował. Niezadowolenie na twarzy. Takie głębokie powroty po piłkę kosztują sporo sił. Messi, Messi z piłką coraz bliżej bramki. To może być wyrównująca bramka. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Gol! Niesamowite uderzenie Lionela Messiego. To jest dopiero talent z prawdziwego zdarzenia. Mamy remis, ale czy kogokolwiek on satysfakcjonuje? Może teraz ruszyć skrzydłem. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ładnie rozwija się ta akcja. Niecelne do środka. Znakomite zachowanie bramkarza. To naprawdę nie było takie łatwe do wybronienia. Z tak niewielkiej odległości to powinno wpaść. Widać klasę bramkarza i kapitalny refleks. Rzut rożnego w pole. Dobrze piąstkował przy tym rzucie rożnym. Nie próbował łapać piłki. Dobrze odczytał intencje rywala. Lionel Messi. Ale szansa na prowadzenie. Tak! Proszę Państwa, bramka! I obejmują prowadzenie. Zupełnie inaczej będzie im się teraz grało. Zyskają pewność siebie i spokój. Za to przeciwnej drużynie będzie teraz pod górkę. Rewelacyjnie dziś gra. Może zapisać sobie na konto już drugie trafienie. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. Nadal nikt nie może być spokojny. Jest 2-1. Dobra pozycja do oddania strzału. Trener uznał, że pora dać odpocząć niektórym ze swoich zawodników i szykują się zmiany. To powinno ożywić sytuację na boisku. Ależ okazja Messiego! Świetnie, brawa dla bramkarza. Lewandowski.
Przed nami końcowe 30 minut. Zobaczmy, co zrobi. Dobrze prowadzi piłkę. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Ależ teraz błąd bramkarza. No, może być bardzo groźnie. No, bramkarz popełnił błąd, ale teraz go naprawił. Miał trochę szczęścia, to mogło się źle skończyć. Teraz zadowolony z siebie, ale jeszcze chwilę temu nie było mu do śmiechu. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. No, błąd, strata. Zobaczymy, co teraz zrobi. Na piłkę, co z tego wyniknie? Ależ teraz znakomicie jest szansa na gola. No i broni ten strzał. Świetna interwencja. Kapitalna interwencja, w porę przeciął to podanie. Będzie chyba podawał. Mamy dośrodkowanie, ma tam kto strzelić. Obrońca wyjaśnia sytuację zdecydowanym wybiciem. I piłkę przejmują rywale. Urwał się obrońcy. Teraz na pewno! Świetnie, brawa dla bramkarza. Dogranie piłki z rzutu rożnego. Muslera broni. Spokojnie teraz łapie piłkę, ale obrońcy nie ułatwiają mu zadania. Przed chwilą musiał popisać się znacznie trudniejszą interwencją. Tak, to była wspaniała parada. Teraz z ulgą przyciska piłkę do siebie. Zasłużył na chwilę wytchnienia. Jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Ma piłkę. Co teraz zrobi? To musi być gol! Ale zmarnował doskonałą szansę. Pudło i wciąż przegrywają. Piętnaście minut pozostało do końca regulaminowego czasu gry. No, najwyraźniej trener uznał, że pora dać szansę innym. Szykują się zmiany. Na pewno przyda im się wypoczęty zawodnik. Messi. Co teraz wymyśli? Może coś z tego będzie. Ma tam miejsce na dośrodkowanie. Niecelny strzał. Widać, że nie wytrzymał nacisku ze strony obrońców. Zmusili go do popełnienia błędu. Podręcznikowe zagranie. No, ważny moment w tym spotkaniu. Jaka ekscytacja na trybunach. Kibice ze wszystkich sił wspierają swój zespół. Może jeszcze zachęcą swoich ulubieńców do podkręcenia tempa i zmiany wyniku. Dużo celnych podań tego zawodnika, ale to akurat nas nie dziwi. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Nic z tego nie wyszło, trzeba spróbować inaczej.
Szkoda, ale spalony był. Spotkanie jest bardzo wyrównane. Niewiele do końca, ale nie ferowałbym tutaj jeszcze wyroków. Ma teraz miejsce na skrzydle. No, może teraz centrować. Ma dobrą okazję do strzału. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Piłkę ma Griezmann. Lionel Messi. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Najczęściej biega w przodzie, ale teraz cofną się głęboko po piłkę. Teraz albo nigdy, być może ostatnia szansa na wyrównanie. Może dośrodkować. Tracą piłkę po tym podaniu. Blisko już do bramki. To musi być gol! Wspaniale to obronił. Utrzymują przewagę. Kto wie, Darku, czy nie odebrał właśnie rywalom ostatniej szansy na wyrównanie. Koniec spotkania. Wygrywają, choć w tym spotkaniu oddali mniej strzałów na bramkę od przeciwnika. Bo nie trzeba strzelać kilkanaście razy, wystarczy kilka, ale za to dobrze. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Wspaniały mecz.